Kochani pielgrzymi, bardzo serdecznie witamy Was na Jasnej Górze. Przypominam, że na terenie naszego kraju w dalszym ciągu obowiązuje stan epidemii. Dlatego mamy do Was bardzo gorące prośby. Przede wszystkim należy utrzymywać dystans społeczny, czyli odległość 2 metrów od siebie. Jeżeli to będzie niemożliwe, na przykład w kolejce albo w innym miejscu, w którym będziecie się gromadzić, koniecznie używajcie maseczek. Zakrywanie nosa i ust. Ten obowiązek należy również realizować, gdy wchodzimy do sklepu, również gdy znajdujemy się w kościołach, a także w toaletach publicznych. No i bardzo ważne, często myjemy ręce. Należy przestrzegać reżimu sanitarnego, który polega przede wszystkim na dokładnym myciu rąk. Dystrybutory płynu odkażającego znajdziecie na placu przed szczytem i w wielu punktach na Jasnej Górze. W sytuacji, kiedy nasz stan zdrowia ulegnie pogorszeniu, czyli wystąpią takie objawy jak gorączka, kaszel, problemy z oddychaniem, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. A numery alarmowe znajdziecie na wielu plakatach, które także znajdują się na Jasnej Górze. Szanowni Państwo, apelujemy o rozsądek i odpowiedzialność za zdrowie i życie własne oraz innych pielgrzymów. Można to nazwać także troską o bliźniego, miłością bliźniego. Szanujmy się nawzajem i troszczmy się o tych, którzy są wśród nas. Dziękujemy. Dziękuję.